Miasto Szczecin niezwykle sobie ceni współpracę z Kia Polmotor. To jest świetny przykład społecznej odpowiedzialności biznesu, wsparcie sportu, młodzieży, klubów tenisowych, no i przy okazji także realizowanie własnych celów marketingowych. Tak jak 3 lata temu, kiedy podpisaliśmy pierwszą swoją umowę, prezes Jan Przepłata powiedział, że chcemy przede wszystkim wspierać dzieci, promować ten sport wśród najmłodszych. I to się udało. Przez ostatnie 3 lata dokonaliśmy tego. I dzisiaj mogę powiedzieć, że umowa na kolejne 3 lata daje nam możliwość rozwijania i tego sportu wśród najmłodszych, ale również rozwijania nowego projektu. Nowy projekt, czyli model wspierania turniejów dla amatorów. Cieszymy się, że nasz partner Kia Polmotor jest z nami na kolejne 3 lata. W tym czasie chcemy skupić się na rozwoju tenisa amatorskiego. Mamy przygotowane 2 główne projekty, Szczecin Tennis Grand Prix oraz Kia Polmotor Stars Cup. Turnieje są przeznaczone dla wszystkich szczecinian, także gorąco zachęcam do udziału. Dotychczasowe 3 lata współpracy były bardzo owocne. Skoncentrowaliśmy się głównie na promocji tenisa wśród najmłodszych w kategorii tzw. Tenis 10. Zaowocowało to stworzeniem cyklu turniejów Kia Polmotor Kids Cup, które okazały się jednym z najfajniejszych turniejów w Polsce w tej kategorii. Jednocześnie stricte wyniki naszego klubu na tle polskiego tenisa wzrosły bardzo znacząco. Z 17 pozycji w 2020 roku zajęliśmy pozycję 2. No i liczymy, że kolejny 1. rok współpracy kolejnej umowy da nam szansę na zdobycie pozycji numer 1.